Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, profesor Wiesław Trąbczyński jest moim gościem, a rozmawiać będziemy o planach uczelni, o kosmosie i o pieniądzach, które płyną do nas szerokim strumieniem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Działalność Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionów wkrótce, za rok, Panie Rektorze, stanie się faktem. Nauka, biznes połączą siły, a uczelnia chce stać się zapleczem badawczym dla przemysłu regionu. Co Pan sobie obiecuje po tym projekcie? Znaczy, po pierwsze, tak widzę rozwój uczelni i tak to sformułowałem na początku swojej kadencji, że Politechnika, no ze względu na to, że jest uczelnią techniczną, powinna odgrywać istotną rolę w rozwoju dla wspomagania przemysłu regionu świętokrzyskiego. I w tym zamyśle wystąpiliśmy także o projekt, tak zwany CENWIS, który miałby to ułatwić i no, doprowadzić do aktywnej współpracy. W ramach tego projektu, który wart jest około 70 milionów złotych, jest budowana w tej chwili hala laboratoryjna, gdzie będzie umieszczonych 6 laboratoriów Politechniki Świętokrzyskiej, a do tego 6 laboratoriów na terenie uczelni będzie dofinansowanych, tak aby móc pełnić funkcję zaplecza badawczego. Ten projekt wbrew pozorom jest dosyć trudny, dlatego że on się będzie rozliczał poprzez wartość współpracy z przemysłem. Także nie tylko naukowcy, o charakterze ale także naukowym, które do tej pory żeśmy robili, ale także współpracy z przemysłem. Dużo tych pieniędzy, Panie Rektorze, i dużo tych projektów. Następne lata będą pracowite. Temat nowych technologii pojawi się przy okazji budowy w Kiędzach laboratoriów Głównego Urzędu Miar. Naukowcy z Politechniki będą współpracować z przedsiębiorcami, tworzyć nowe projekty, no i oczywiście wdrażać nowe rozwiązania. No ale to my właśnie będziemy musieli tą rolę wiodącą odgrywać. Tak, to znaczy ten projekt tak zwanego Głównego Urzędu Miar, czy tam laboratoriów dla Głównego Urzędu Miar jest jak gdyby nową inicjatywą, która powstała stosunkowo niedawno. Politechnika się w to włączyła no, z pełną determinacją i my jako Politechnika będziemy odpowiadać za tak zwaną część gospodarczą tego projektu. Dlatego, że no, Główny Urząd Miar jest instytucją państwową, która spełnia bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o różnego typu wzorce i tak dalej. Natomiast my musimy odpowiadać za tą część gospodarczą, czyli mówiąc jasno, za wykorzystanie laboratoriów do części tak zwanej komercyjnej. I to będzie rola Politechniki. Projekt ma się skończyć w 2023 roku. To znaczy, to będzie i budowa kampusu, wyposażenie laboratoriów i tak dalej. I tutaj w części komercyjnej Politechnika ma odgrywać wiodącą rolę w tym projekcie. Panie Rektorze, za chwilę kolejny sprawdzian, przed nami organizacyjny sprawdzian. Największa kosmiczna impreza świata odbędzie się w Kielcach, a dokładnie właśnie tutaj za naszymi oknami, na terenie kampusu Politechniki. Zjadą się tu najlepsi konstruktorzy łazików z całego świata, a trzon tej mistrzowskiej drużyny jest tutaj właśnie u nas w Kielcach. Trzeba o nich zadbać i trzeba przygotować następców tej ekipy. No, jak Państwo wiedzą, my dbamy o tych młodych ludzi i oby jak najwięcej naszych studentów to się włączało. Rzeczywiście nasza drużyna w ostatnim okresie ma duże sukcesy, ale tym większe obawy, co się stanie w tym roku. Tym bardziej, że będzie jeszcze bardziej pod no, obserwacją właśnie swoich osiągnięć. I jeszcze nie wiemy, czy się zakwalifikowaliśmy? Nie wiemy. Nie wiemy, bo sprawa jest otwarta. Tu w żaden sposób no, nie chodzi o to, żeby uprawiać wspomaganie dla swoich, powiedzmy sobie, drużyn. I tego się najbardziej obawiam, żeby to nie tak zostało odebrane. Konkurs jest niezależny, monitorowany przez niezależne instytucje. Natomiast nie będę ukrywał tutaj, że bardzo nam miło, że to będzie na Politechnice i że staraliśmy, żeby to było na Politechnice. Mamy bardzo dobre zaplecze w postaci sal dydaktycznych i tym podobnych.
utworzymy tutaj, że tak powiem, teren marsjański. I bardzo się cieszę, że będzie to organizowane przez Politechnikę, ale tym bardziej no jest to nastawienie, żeby to jednak zakończyło się sukcesem dobrze. Naszym. Tak. Panie rektorze, niektórzy pokładają w nas nadzieję, że Kielce i w ogóle stolica regionu staną się takim centrum, staną się kołem zamachowym dla przemysłu kosmicznego. Te słowa wypowiadał premier Gowin. Natomiast na pewno byśmy chcieli to, żeby region świętokrzyski nie kojarzył się z Babujaką czy z Pigwą, tylko z nowoczesnymi technologiami. Zrobimy wszystko, żeby tak było. Jeden test. Jeśli chodzi o organizację ważnych, dużych imprez, już mamy za sobą mistrzostwa w piłce ręcznej kobiet. Pokazaliśmy, że sprawdzamy się, że mamy warunki, no i że jesteśmy dobrym partnerem do współpracy. No i kolejna szansa na sukces przed nami, bo za chwilę w 2023 roku mistrzostwa piłkarzy ręcznych. Czy my też będziemy aspirować tutaj? Trudno powiedzieć. No, tak prawdę mówiąc, moja kadencja się kończy, więc nie chciałbym aż tak daleko wybiegać do przodu. Natomiast to robiliśmy wspólnie z miastem Kielce, bo były dwie hale, hala tak zwanych Legionów i nasza hala, i wspólnie żeśmy te mistrzostwa organizowali. Jestem bardzo zadowolony, że zakończyło to się sukcesem, bo wszyscy uczestnicy twierdzili, że tutaj warunki na Politechnice były bardzo dobre i to wszystko było bardzo dobrze zorganizowane. Jest to mi tym bardziej dla mnie miłe, bo no, byłem razem ze swoimi współpracownikami, no, byłem autorem tej właśnie hali, która została zaprojektowana w tamtych czasach właśnie pod tego typu imprez. I w tej chwili udało się pokazać, że rzeczywiście był to dobry ruch i że ta hala spełnia takie warunki, a my organizacyjnie te warunki także żeśmy spełnili. Tym bardziej jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o tak zwane zawody marsjańskie. Mamy dobre warunki, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, ale chcemy iść dalej i w planach jest powstanie stadionu piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią lekkoatletyczną. No i tu pytanie, rektorze, czy jest szansa, że dostaniemy dofinansowanie i ten obiekt powstanie w najbliższym czasie? To znaczy, to jest troszeczkę poza mną, natomiast składamy wniosek do Ministerstwa Sportu, żeby takie dofinansowanie dostać. Czy je dostaniemy i w jakiej wysokości, trudno w tej chwili odpowiedzieć. Myślę, że odpowiedź będzie około maja. Projekt jest, pomysł jest. Myślę, że to będzie piękne centrum sportowe, dlatego że to będzie działać wspólnie, bo z jednej strony jest hala sportowa, z drugiej stadion i domy akademickie, gdzie można kwaterować i sportowców, i ewentualnie trenerów i tak dalej. Czyli może powstać z tego bardzo piękne centrum sportu akademickiego głównie, ale nie tylko, także dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich, którzy będą chcieli tu uczestniczyć. Profesor Wiesław Tropczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, był moim gościem. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do zobaczenia. Dziękuję.